krótki rys historyczny tej spółki. Wiem, że spora część radnych doskonale wie, dlaczego powstała, kiedy powstała spółka, jakie były jej cele. Natomiast mamy wśród nas jednak dosyć sporo radnych, którzy, że tak powiem, może nie do końca wiedzą, po co to powstała ta spółka, jakie były pierwotnie zamierzenia i dlaczego tak naprawdę nasza koncepcja nie do końca niestety się udała. Więc jeżeli pozwolicie, ja postaram się streszczać, tak, żeby tutaj nie przedłużać, ale tak, żebyśmy chociaż mniej więcej wiedzieli, dlaczego to wszystko tak, że tak powiem, no jednak dosyć... No to może jeszcze raz ten wstęp nam się naładuje. Był o powierzchni 7 hektarów pomiędzy ulicą Nową Myśliwską, Komunalną, a Niepodległości i Gryfa Pomorskiego. Rada Miejska w poprzedniej kadencji uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego, na którym pomysł pierwotny, który kiedyś to miał powstać dawno temu, aquapark, stwierdziliśmy, że tam tak naprawdę należałoby budować nowe centrum miasta, gdzie oprócz typowej mieszkaniówki usług znalazłby się również nowy urząd miasta, nowa przychodnia, biblioteka i plac przed ratuszem, czyli żeby stworzyć tak naprawdę taki rynek. Stwierdziliśmy, znaczy wtedy Rada Miejska i Burmistrz doszły do wniosku, że najlepiej taką inwestycję będzie zrealizować w formie jakby partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli stworzyć spółkę z inwestorem prywatnym, w którym udziału będzie miała gmina oraz prywatny inwestor. Zapewnić to miało to, o czym m.in. tutaj mówił mój poprzednik. Chodziło o to, żeby ta budowa była w miarę spójna, czyli żeby budowała się mniej więcej w tym samym czasie, żeby było tak, że kiedy będą powstawały budynki mieszkalne, będą również powstawały budynki użyteczności publicznej i na odwrót, żeby nie było tak, że na przykład w Szczerym Polu, bo dokładnie ratusz jest planowany dokładnie w samym środku tych 7 hektarów, żeby nie było, że jest sam ratusz, a wokoło, że tak powiem, nie ma innych budynków mieszkalnych i to by wyglądało po prostu trochę, powiedzmy sobie szczerze, komicznie. Że nie powiem, że po prostu gmina najzwyczajniej w świecie nie miała środków finansowych do tego, żeby sama wybudować nowy ratusz, czy też nową przychodnię i oczywiście pociągnąć tam odpowiednią sieć dróg. W związku z powyższym, po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego, do którego zaraz tutaj mam dalej ten plan, to będziemy mogli sobie to wszystko obejrzeć. Tak jak mówię, oprócz budynków użyteczności mieszkalnych jest ratusz miejski, biblioteka, OPS. I tu jest ten plan zagospodarowania przestrzennego. Szanowni Państwo, tutaj w samym środku jest właśnie ratusz, tak jak mówiłem, plac przed ratuszem. Natomiast pozostałe nieruchomości, z których część już jest sprzedana, dokładnie mówiąc, tutaj jest ten budynek komandora, o który pytała Pani Radna, tak? To jest dokładnie na rogu ulicy Komunalnej i Nowomyśliwskiej. I ta działka oraz ta już została nie sprzedana. Rozmawiałem właśnie teraz z Panem Słomką tuż przed naszym tutaj spotkaniu, to oni są zainteresowani kolejnymi dwoma działkami, to właśnie tutaj, tymi po tej stronie. Tutaj obecnie, no może powiedzieć, praktycznie jest skończona przychodnia zdrowia, ale to do tego za momencik dojdziemy. Te białe linie to oczywiście są projektowane drogi, które to drogi będą drogami publicznymi, czyli de facto kiedy zostaną wydzielone, wrócą z automatu do gminy, ale dopiero wtedy, kiedy, mówiąc krótko, spółka Nowe Centrum po prostu te drogi wybuduje. A mogę coś zapytać odnośnie tego, bo potem nie zapytam. Oczywiście. Ten duży taki plac to też jest już sprzedany, ten największy. Tak, to jest sprzedane. To jest, żeby tak może powiedzieć, to jest działka, na której na chwilę obecną, do tej pory był park pana Buźki. Nie wiem, czy kojarzycie Państwo. I częściowo pole namiotowe, tak? Częściowo, nie w całości, ale częściowo. Ta działka została sprzedana. Teraz, jeżeli tam byście poszli Państwo, to jest działka, na której tak naprawdę droga się kończy tutaj. A to zupełnie innemu podmiotowi niż te, które... Nie, to są, dokładnie zostało, to znaczy tak, obecnie właścicielem są ci Państwo, ta spółka Prestiż, którzy byli przed chwilą, wszystkich tych działek, tak? Ale wcześniej faktycznie było to sprzedane podmiotowi, od którego oni to kupili i od którego kupili między innymi ten projekt, nazwijmy to taki, jaki... A tam takie wstawki jeszcze żółte, to też jest sprzedane? A o których wstawkach... U góry samej, do samej to nigdy nie należało do spółki. Nie były gminne.
To są, jeżeli pani by sobie, że tak powiem, poszła w teren, to tu są działki poczty oraz pogotowia ratunkowego. Mhm. Tak? Także. A to ta przyległa, zaraz przy tej drodze, co się zaczyna? Hmm. Tam, gdzie barek stał pewnie, to już sprzedana została. O tej chodzi, o tą malutką? Tak, ta działka została niedawno sprzedana. Na rzecz notowania inwestora, który ma hotel obok, ten hotel Bravo. Kilkukrotnie wystawialiśmy tę działkę na sprzedaż, niestety nie było zainteresowania, no ale w końcu się udało ją sprzedać, także tak naprawdę ten barak już nie jest nasz, no ale to za chwileczkę dlatego, że tak powiem... A co to jest ten biały w środku całkiem, tam gdzie drogi są białe? Ta biała plama. No biała plama dosłownie. Ta biała plama to jest rynek, tam będzie rynek. Tam będzie plac przed ratuszem. Tak. Także czyli taki ala droga. Tak, czyli to jest ten biały, który nie widziałem sprzed razu. Tutaj nie wiem, czy pan burmistrz przedał u nas w ulicy teraz, czy... Oczywiście. Będziemy rozmawiali, o ile starczy dzisiaj czas. Aha. No starczyć powinno. Chociaż na jedną dobrze by było. Tak. To tutaj przy przychodni, nie? No tutaj przy przychodni. Dobrze by było, gdybym poznał mniej więcej chociaż państwa referencje, tak? Czy ta droga ma tylko mieć nazwę? Czy tą łączymy jako tą? Nie, to jest jedna. Czy to będzie jedna, a to będzie druga, to będzie trzecia, to czwarta, to piąta, to szósta? No to chyba tak? No to już prawie jest. Gdzie? Dlaczego nie daje na przykład tu? Albo to znaczy w jednym ciągu chyba pozostawić, tak jak pan burmistrz proponuje. Ze trzy ulicy, ale nie zróbmy było takich odcinków. Nie, ze trzy. Ze trzy wystarczy. I plus ten plac osobno. Nie, tak łatwo. Mnie się wydaje, że jeżeli mamy, to nie czas, nie miejsce. Niech Mateusz mówi nam teraz o funkcjonowaniu spółki, a potem skupimy się na tych ulicach. Dobrze, ja tylko chciałbym powiedzieć, że no, akurat tą jedną ulicę by się przydał z uwagi na to, zaraz będę tylko dlaczego. Nie wiemy dlaczego. Cztery? Tak, dobra, wiemy to jedno. Korzyści dla gminy to zrewitalizowanie tego terenu, dodatkowe wpływy z podatków, nowy budynek użyteczności publicznej, dodatkowe miejsca pracy i nowe miejsca postojowe. I teraz tak, po co był nam ten prywatny inwestor? Tak, ten prywatny inwestor w spółce był nam przede wszystkim po to, żeby nam zapewnił finansowanie tych wszystkich, że tak powiem, tych wszystkich rzeczy, które chcieliśmy wybudować. Oczywiście on tego nie zrobił, nie miał zrobić za darmo, tak? Jego korzyścią z wejścia w ten deal to było to, że po prostu wszystkie pozostałe nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod mieszkaniówkę, jakby to miała być jego korzyść, tak? On miał to budować i na tym, mówiąc krótko, zarabiać, nie? A my mieliśmy mieć za to wybudowaną właśnie ratusz, bibliotekę, przychodnię zdrowia i drogi, tak? Nie wiem, czy mam opowiadać, w jaki sposób dokładnie to się miało wydarzyć, jeżeli chodzi o koncepcję prawną. Jeżeli państwa interesuje, to oczywiście mogę to przedstawić, jak to miało wyglądać, ale nie wiem, czy na chwilę obecną ma to jakikolwiek sens, tak? Ale jeżeli chcecie, to oczywiście mogę to zreferować. Ewentualnie w odniesieniu do finansowania w chwili obecnej, tak? Żebyśmy mieli jakieś porównanie. W odniesieniu my, jako gmina, która była pierwotnie większościowym udziałowcem, zdecydowanie, potem stopniowo miała stawać się coraz mniejszym udziałowcem, ponieważ coraz większy udział miał, że tak powiem, wnosić nasz inwestor, a potem gmina docelowo miała zostać tylko na kilku procentach. Natomiast wtedy, kiedy należało inwestor miał już zacząć zarabiać na sprzedaży tych mieszkań, to on miał być zdecydowanie większościowym udziałowcem i on, mówiąc krótko, rozdawać się karty, tak? Dlatego też, żeby nie było problemów, zarząd był dwuosobowy, kiedy już wybraliśmy inwestora. Natomiast no, okazało się, że nasz inwestor, no okazał się niestety, ale to do tego zaraz dojdziemy, tak? Powołanie spółki w styczniu 2011 roku, pół roku trwało, że tak powiem, wybór inwestora. Została między innymi wtedy powołana komisja, która wspólnie można powiedzieć, tak, wybieraliśmy tego inwestora, spotkań było kilka. No i niestety inwestorem została pani prowadząca działalność gospodarczą ATA Beata Sienkiewicz, siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Podpisaliśmy stosowną umowę, my jako gmina wnieśliśmy jako aport do spółki cały ten grunt o powierzchni 7 hektarów, prawie 7 hektarów, natomiast pani Ata Sienkiewicz wniosła pierwszą transzę należności, którymi objęła część swoich udziałów, które, tak jak pewnie teraz pan burmistrz już mówił, chcemy odkupić od komornika. I rozpoczęła projektowanie budynków użyteczności publicznej, przede wszystkim właśnie przychodni zdrowia oraz dwóch budynków mieszkalnych.
Problemy finansowe inwestora były już od jakiegoś czasu widoczne. W 2012 roku w czerwcu stały się one już tak dla nas wszystkich oczywiste, że już nie można było tego dłużej ukrywać. Wspólnie razem z tym inwestorem poszukaliśmy kogoś jeszcze, kto ewentualnie mógłby wejść do tej spółki w ramach jakby takiego dodatkowego podmiotu, który mógłby po prostu de facto finansować dalej tę inwestycję. Po kilku miesiącach poszukiwań no, okazało się, że nikt nie chce wejść wspólnie tutaj z panią Sienkiewicz do spółki. I w listopadzie 2012 roku oni oficjalnie wypowiedzieli nam umowę. Próbowaliśmy przez kilka miesięcy tutaj z nimi się porozumieć co do odkupu projektów. Niestety w pewnym momencie ich sytuacja była już taka, że wszystkie rzeczy pozajmował im komornik. W związku z powyższym oni nie byli dla nas już żadnym partnerem tak naprawdę, tak? Bardziej komornik niż oni. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że trzeba zmienić strategię i żeby w ogóle móc przeprowadzić jakąkolwiek inwestycję, należało po prostu zacząć sprzedawać te działki, które posiadała spółka. Jednocześnie zmieniliśmy członków rady nadzorczej, także już nie było tutaj w radzie nadzorczej osób, które powoływała ATA, jak i nie było też oczywiście członka zarządu. Tak jak mówię, wydzieliliśmy działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, które chcieliśmy jak najszybciej zbyć. Niestety, robiliśmy prawie kilkanaście przetargów. Niestety wszystkie te przetargi kończyły się wynikiem negatywnym. Mówiąc krótko, nie było zainteresowania w tym czasie w ogóle wśród deweloperów. Mimo iż był plan zagospodarowania przestrzennego, uzbrojenie praktycznie można powiedzieć w działkach, no nie było chętnych, tak? W końcu udało się nam znaleźć chętnego, którego tutaj poznaliście, który wskazał, że chciałby zakupić te nieruchomości wszystkie, ale chciałby jakby rozłożyć ten zakup w ramach. W związku z powyższym zrobiliśmy przetarg, w którym wskazaliśmy, że nie muszą oni nabywać wszystkich działek naraz, tylko mogą jakby sobie tą sprzedaż rozłożyć na raty w cudzysłowie. Podpisaliśmy umowę przedstępną na wszystkie działki, które były do sprzedaży. Natomiast oni zostali zobligowani do tego, żeby stopniowo te działki jakby przenosić i płacić za nie. Tak? Czyli na początku, że tak powiem, nabyli jedną, potem kolejną i w umowie, w akcie notarialnym są zobowiązani do zakupu kolejnych działek. Tak? Ale dopiero też wtedy oczywiście płacą za nie. Tak? W związku z powyższym, no tak jak tutaj były jakieś takie zarzuty, że spółka rozpisała przetarg, który tak naprawdę ma już 18 milionów na koncie, no to od razu mówię, że jest to absolutna nieprawda. Tak? No ciężko jest znaleźć inwestora, który teraz byłby w stanie wyłożyć tak duże pieniądze naraz. Tak jak mówię, ten harmonogram na chwilę obecną, można powiedzieć, jest dotrzymywany, kolejne działki są przeniesione, na chwilę obecną zostały 3 działki przeniesione na rzecz inwestora. Ostatnia na rzecz Prestiż, tak? Ale wcześniej to był ten inwestor, który jakby wygrał przetarg. Ta sprzedaż tak naprawdę umożliwiła nam w końcu rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Zaczęliśmy od projektowania przychodni zdrowia. Udało się to dosyć szybko zrobić. W grudniu mieliśmy już pozwolenie na budowę. Przystąpiliśmy do wyłonienia generalnego wykonawcy, oczywiście zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Tym generalnym wykonawcą, ku mojej dużej radości, została firma Skanska, czyli no, bardzo poważny gracz, nie jest to jakaś tam firma krzak. Kto wie, chociaż odrobinę budowlance siedzi, ten wie doskonale, że jest to no, firma międzynarodowa, tak, o potężnym kapitale zawodowym. Wygrała ten przetarg za kwotę 3 386 000 netto. Zakończenie tej inwestycji, do której jeszcze zaraz wrócimy, jest planowane na październik 2015 roku, czyli można powiedzieć teraz. Niestety, uprzedzając od razu pytania, zresztą tutaj odpowiedź dla pana radnego Jana Węgorza, pan burmistrz tutaj oczywiście odpowie, tak, ale przygotowałem. Niestety z uwagi na problemy z tak naprawdę z włączeniem się z wodą i z kanalizą do drogi wojewódzkiej mamy prawie ponad dwumiesięczny poślizg. Z uwagi na to, że co prawda wprost tego nam nie powiedziano, znaczy może inaczej, nie napisano nam tego, ale gdzieś tam między wierszami powiedziano nam, że nie dadzą nam możliwości wejścia w drogę w okresie sezonu letniego. Ja rozumiem po części tak, uwagi tutaj drogowców, bo jednak ten sezon letni jest tego, a no, jest taki dla nas newralgiczny,
Natomiast niestety, ale musielibyśmy w jakiś sposób jednak zmienić tę organizację ruchu. Zresztą ta zmiana organizacji ruchu już teraz jest widoczna. Jeżeli Państwo przechodzicie tamtędy, to już są wyrysowane nowe pasy dla przejścia dla pieszych, żółte. Lada dzień będzie zmieniany również przystanek autobusowy. Tak? Ten przystanek autobusowy będzie wchodzić odrobinę wcześniej, gdy docelowo będzie dalej. Tak? Czyli jakby będzie przesunięty troszeczkę dalej od centrum miasta, z uwagi na to, że dokładnie tam, gdzie jest teraz zatoka autobusowa, no zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, jest droga. Tak? Jeżeli Państwo byliście tam niedawno, to widzicie, że droga się urywa i teraz tak naprawdę jak przeniesiemy zatokę autobusową, to będziemy kończyć tutaj to włączenie. Nie? Także no niestety, powiem szczerze, dosyć długo staraliśmy się uzyskać tą umowę użyczenia. Zresztą Pan Brubisz sam osobiście dzwonił nawet do Pana Dyrektora, próbując go przekonać do tego, żebyśmy jednak dostali tą umowę użyczenia w wakacje. Ale pracownicy skutecznie nam to sparaliżowali, przysłali nam umowę chyba po 2 miesiącach, w której nie dość, że nie była to umowa na spółkę Nowe Centrum, tylko na Urząd Miejski w Międzyzdrojach. Kto wie, Urząd Miejski nie może podpisywać umowy, tylko gmina Międzyzdroje, więc nawet burmistrz jakby chciał, to i tak takiej umowy nie mógłby podpisać. No ale to już tam. Podstawowe dane co do przychodni, ona zaraz będzie, że tak powiem, pokazana tutaj na tym, ale jest to budynek dwukondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 635 metrów, winda, ogrzewanie gazowe plus miejsca postojowe. Tutaj jest lista podmiotów, nie wiem czy Państwo, bo ostatnio była interpelacja Pani Rady, prawda, w sprawie tego, z kim tutaj mamy podpisywane umowy rezerwacyjne. Nie wiem czy Pani Rada odczytała to, wszyscy wiedzą. Dostajemy to na mail. To nie ma, że tak powiem, potrzeby tutaj, tylko podpowiem jeszcze, że będziemy mieli również endokrynologa, tak, który tutaj... Ale to w ramach NFZ-u czy... Endokrynolog raczej nie. Nie wszystko. Na województwo jest chyba jeden podpisany z NFZ. Lekarz ogólny wraz z pediatrą NFZ. No, punkt laboratoryjny w zależności chyba od tego, które, że tak powiem, jakie jest skierowanie, tak? Poradnia ginekologiczna i urologiczna, to będzie szpital w Świnoujściu prowadził, tak? Także NFZ. Czyli to będzie na NFZ. Ale laboratoryjne to jest konkretna firma? Tak, jest konkretna firma, która w Świnoujściu, która prowadzi punkt laboratoryjny i chce mieć tutaj swoją firmę, tak? No fizjoterapia to tutaj kolega radny, tak, który prowadzi i ma apetyt bardzo duży na powierzchnię, powiem szczerze. Stomatologia to Pani Kaczewiak i jest Pani ze Szczecina, która jest ortodontką i która przewiduje, że będzie miała tutaj bardzo duży rynek. Wynajęła aż 2 pomieszczenia, tak. Ale to w ramach NFZ-u to jest ortodontonia? Ortodontonia. Endokrynolog i ortodontolog. I tak naprawdę powiem tak, jeżeli chodzi o pomieszczenia w samej przychodni, to wszystkie są, czy prawie wszystkie są zarezerwowane. Sytuacja jest tego typu, że niektórzy z tych lekarzy, nie oszukujmy się, nie będą codziennie, nie będą też co 2 dni, pewnie niektórzy będą raz w tygodniu. Więc my, jeżeli będzie się zgłaszał do nas jakiś inny specjalista, będziemy starali się go w cudzysłowie upchnąć do którejś z tych pomieszczeń, tak? Tyle tylko, że już to nie będzie własność, znaczy własnością dalej będzie spółki, ale my nie, jakby nie będziemy dysponentem, a co najwyżej będziemy mogli próbować ich gdzieś tam razem no, pożenić, tak? Żeby jakoś tam się porozumiewać co do tego. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to zaprojektowane drogi mamy praktycznie, można powiedzieć, na całość, łącznie z siecią wodociągową, kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, energetyka zaprojektowała sieć energetyczną. Również mamy teletechnikę, tak? Czyli w tych drogach będzie również teletechnika, czyli po prostu mówiąc krótko internet i telewizja. Oprócz tych sieci mamy oczywiście, wiadomo, jezdnię. Zobaczcie sobie, jest naprawdę dosyć szeroka, no teraz tak się nie projektuje, chodnik, ścieżka rowerowa, nie wszędzie, ale w większości i oczywiście pas zieleni. Nawierzchnia będzie robiona z kostki brukowej, nie ma asfaltu, doszliśmy tutaj do wniosku, że jednak kostka fajnie wygląda. No i będzie oświetlenie uliczne. W pierwszej części, w tym pierwszym etapie, który robimy, chcemy, nazwijmy to troszeczkę eksperymentować i chcemy postawić oświetlenia uliczne, ale które będą działały na solary. Tak? Zobaczymy, to będzie kilka lat. Cena jest w granicach tam od 6 do 8 tysięcy złotych. Więc nie jest to jakaś tam no, astronomiczna kwota. Chcemy zobaczyć, jak to będzie działało. Jeżeli się sprawdzi, to będziemy dalej, że tak powiem, szli w tym kierunku. Jeżeli nie, to zrobimy już normalne oświetlenie, nie?
Ale myślę, że warto, patrząc, że czasami te lampy to świecą tak jak świecą, czasami w dzień, czasami w nocy. Na bazie doświadczeń to... innych nie jest już to sprawdzone, jak to funkcjonuje? Chcę zobaczyć, jak u nas będzie. U nas raczej będzie. Nie, obecnie realizowany jest pierwszy etap budowy ulicy, no, który zapewni przede wszystkim dojazd do przychodni. Zaraz Państwo zobaczycie, jak to wygląda z lotu ptaka, natomiast generalnym wykonawcą, no bo oczywiście musieliśmy ogłosić przetarg na wykonanie tego zadania, generalnym wykonawcą jest firma z Wolina, to jest Zakład Usługowy Roboty Ziemne Roman Piechutowski. Oni robią również tutaj dla miasta różne rzeczy robili. No myślę, że tak w miarę sprawnie im to idzie. Tak naprawdę wspólnie muszą się wpiąć do drogi razem ze Skanską do tej wojewódzkiej, nie? Aha, także jakbyście widzieli, że tam na przykład robią przecisk, to my robimy ten przecisk, bo trzeba będzie pod drogą wojewódzką zrobić przecisk. No to jest to niestety dosyć zaszczy koszt. Nie? Szanowni Państwo. O, jeszcze miałem głos dla Was, ale sekundeczkę. Niestety moja muzyczka. Moja muzyczka w laptopie nie jest najgłośniejsza. Jak blisko polo, to będę śpiewał. To jest dokładnie mówiąc wczoraj, tak? Tak to wygląda kompozycja. Zobaczcie, tutaj są właśnie jest ścieżka rowerowa i chodnik, pas zieleni po środku. Także trafka już nawet zaczęła rosnąć. Tu jest ta działka, o którą pytała pani radna, tak? To jest dokładnie tutaj. Sam budynek przychodni. Tu jest robiona wentylacja i ogrzewanie to zapewnie właśnie to, co jest akurat na górze. Skanska tak naprawdę budynek w środku oddała. Budynek został już oddany, także jakby nie zostało jeszcze oddane zagospodarowanie wokół i przyłącza. Tak? To jest jeszcze po ich stronie. To muszą jakby dokończyć. Natomiast no tutaj firma pana z Wolina już, że tak powiem, kończy układanie kostki. A tutaj widzicie ten kawałek, to właśnie przez to, że nie mieliśmy tej zgody na wejście w pas drogi, nie? Tutaj z kolei od tyłu widzimy tą przychodnię, tutaj miejsca postojowe. Tutaj jest kosz na śmieci, znaczy kosz, no z tym, gdzie będą wyrzucone śmieci. Nie, jakoś ta muzyczka chyba miała być trochę inna. Nie za bardzo. Dużo miejsc stojowych tam jest? Proszę? Dużo miejsc stojowych? Kilkanaście. A to w środku, tak tylko zrobiłem, że tak powiem, tak żebyście Państwo mniej więcej chociaż wiedzieli. Też mam nadzieję, że jeżeli znajdziecie Państwo chwilę czasu, to oczywiście zapraszam. A budynek przychodni posiada zabezpieczenie alarmowe. Mam podpisaną umowę z Arbusem, gdyby cokolwiek się działo. Tak wygląda korytarz na górze. To jest jedno z pomieszczeń, to akurat właśnie pani ortodontka ma mieć swoją praktykę prowadzić. No to tak mniej więcej tak to wygląda. A plany na przyszłość, to teraz kiedy skończymy już przychodnie, to chcemy projektować bibliotekę. W pierwszej kolejności, a potem ratusz miejski. Oczywiście samo budowanie będzie zależało od tego, jak nasz inwestor tutaj będzie jakby kupował od nas kolejne nieruchomości. Mam nadzieję, że bez zakłóceń. Zresztą, no, tak jak mówię, rozmawialiśmy jeszcze dzisiaj, mówią, że nie planują żadnych tutaj. Mam pytanie. W związku z tym ostatnim zdaniem. Inwestor, bo tutaj planowane następne, bo część już, trzy działki zostały kupione, a jaki jeszcze procentowo został, bo część działek z tych 7 hektarów zostaje dla gminy, no bo przecież tam jest przychodnia, będzie budynek biblioteki i ile nam jeszcze zostało do tej sprzedaży tych działek? Teraz Państwu pokażę. Bo tak, ta pierwsza, ten pierwszy, teraz tam pokażę. Był pewnie tylko rzecz. Wszystko zaraz pokażę na tym. O, tu. Więc proszę Państwa, tak.
Tu jest taka działeczka. To jest już sprzedane? Ta jest niesprzedana. A tu może pokażę, które są sprzedane, a które są do sprzedaży, tak? Sprzedane jest MW7, MW8 i MW6. Czyli? Do sprzedania mamy bardzo dużą działkę tutaj, MW9, MW10, która jest na taką, na trochę nieszczęśliwą działkę, można powiedzieć. To w sensie takim, tutaj są dwie działki bardzo duże. Z czym ta jest na mieszkaniówkę, a ta jest na usługi zdrowia. Ale to usługi zdrowia to już jest nasza. To jest działka, która jest przeznaczona na usługi zdrowia, ale to nie jest nasza przychodnia, bo tutaj tak, jest. Tak, przychodnia jest nasza. Dobrze. A tutaj to było przewidziane, żeby tutaj mieć klinikę, czy ewentualnie basen. Nie wiem, co tam inwestor. To jest tak napisane, że można to tak dosyć szeroko potraktować, nie? Mogą tam być również jakieś tam pokoje hotelowe dla właśnie gości tej kliniki, nazwijmy to, ale co do zasady mają być to jakieś formy usług zdrowia, nie? Więc no, jeżeli tutaj inwestor nie będzie chciał zmienić tego zapisu. Dobrze, a gdzie tu będzie ten przewidujecie ratusz i bibliotekę? Na którym miejscu? Tutaj. Na środku. Tu na środku. Tak jak mówiłem, że dokładnie na środku, dlatego nie chcieliśmy, żeby to tak to wyglądało, że ratusz. Tutaj jest i ratusz, i biblioteka przewidziana, a tutaj jest plac przed. Tak? Czyli jakby ten plac ma być jakby ten plac tego. Natomiast te wszystkie budynki, co do zasady, jeżeli Państwo zobaczycie, ja wiem, że to tak nie widać, ale tutaj macie obowiązującą linię zabudowy. Oznacza to, że wszyscy, którzy będą budowali tutaj budynki, nawet prywatny inwestor, będzie musiał się czołem budynku dosunąć do granicy tej działki. I to ma dać tak naprawdę takie uczucie, że to faktycznie jest ten rynek. Że nie będzie czegoś takiego, że załóżmy, któryś z tych budynków nagle się odsunie tutaj od tego i nie domknie jakby tego rynku. Nie? Czyli musi mieć charakter takiej zabudowy rynku. Tak, dokładnie. No tak to zostało przewidziane w planie. No i o tym rozmawialiśmy tak naprawdę, no bo plan już był zmieniony. Raz był uchwalony i raz był zmieniany. Ale przyszłość jeszcze przed nami. Czyli OKS będzie w ratuszu. Tak. Ja chciałem jeszcze zapytać, bo wiemy tak, że w czasie jest rozbita ta sprzedaż kolejnych działek. Kiedy to się ma skończyć? Kolejna sprzedaż ma być w roku, jeszcze w tym roku, natomiast koniec jest przewidziany w roku 2018. Dobrze, i rozumiem, że bo to było tak, uzgodnienia jakie są, one nadal obowiązują, wiadomo jak to w umowie, a co do wartości, stopień inflacji, znaczy, brano tak, pod uwagę? Tak, oczywiście brano pod uwagę. Jest to połowa stopy dyskontowe. Tak? Czyli mówiąc krótko, oni za każdym razem, każdego dnia płacą więcej. Tak? Mamy tam taki specjalny program, który nam to wylicza po prostu. Dobrze, i teraz chciałem jeszcze wrócić do samej przychodni, bo jak pamiętamy, była też mowa przy projektowaniu tych różnych pomieszczeń z przeznaczeniem, że miała być brana również ewentualnie sprawa apteki. Czyli rozumiem to. Ja powiem tak. Tak, chcieliśmy zrobić aptekę i nawet została zaprojektowana. Natomiast pierwotnie budynek miał mieć 3 kondygnacje. I wtedy ta apteka na parterze jakby no, była zasadna. Natomiast z uwagi na to, że tutaj spółka Partner się wycofała, jakby nie mogła się doczekać między innymi chyba przychodni. Zmniejszyliśmy jedną kondygnację budynek przychodni i co prawda zakładaliśmy, że może tam będzie apteka, ale z uwagi na to, że jest no, jednak spore zainteresowanie podmiotów, które chcą świadczyć usługi typowo medyczne, doszliśmy do wniosku, że no, jakby jesteśmy spółką gminną, nie nastawioną na typowy zysk, tylko jakby na to, żeby świadczyć usługi dla mieszkańców. Więc doszliśmy tutaj z panem burmistrzem do wniosku, że jednak podziękujemy za aptekę, chociaż ona dawałaby wymierne korzyści spółce, tak? I po prostu przeznaczyliśmy te pomieszczenia na działalność typowo medyczną, zakładając, że apteka najprawdopodobniej, przynajmniej gdybym ja był przedsiębiorcą i kupił tą działkę i tutaj w parterze miał możliwość wybudowania usługi, to bym zrobił po prostu aptekę, tak? Jeszcze chciałem odnieść się do tematu przyszłościowego, tak? Czyli ratusz i biblioteka. Wiemy, że poprzedni inwestor, który miał realizować przedsięwzięcia mieszkaniowe, mieliśmy już przygotowany projekt, prawda? Jeżeli chodzi o ratusz i jeżeli chodzi o koncepcję. Tak, i teraz proszę powiedzieć, czy według tej koncepcji z perspektywy czasu i takich uwag, jakie żeśmy w międzyczasie wnosili, co do przyszłych kosztów związanych z eksploatacją, bo wiemy, że na przykład sam budynek, obiekt biblioteki, no to było coś potężnego, no
I teraz z perspektywy czasu, kiedy nam się koniunktura finansowa tak generalnie pogorszyła, proszę też brać pod uwagę przy koncepcjach, przy projektowaniu, no, w jakiś sposób ograniczony powierzchnię, żeby spełniał swoją funkcję, tak, żebyśmy nie rozdmuchali tematu, jak to było przy tych pierwszych koncepcjach. Okay. Ja może odpowiadając, tak, te koncepcje, które były wcześniej robione, to faktycznie był koncept życzeń, niestety. Koncept życzeń, który jest po prostu, no, zrealizowanie go jest w moim odczuciu, no, niezasadne, delikatnie rzecz ujmując, tak. W związku z powyższym faktycznie te powierzchnie trzeba dość mocno ograniczyć. Na pewno będziemy przy projektowaniu tych kolejnych budynków użyteczności publicznej brać kilka jeszcze elementów pod uwagę. Po pierwsze, na pewno będziemy chcieli, żeby w tych budynkach była tak zwana pompa ciepła, po to, żeby ograniczać koszty eksploatacyjne. Tak, teraz jest to coraz bardziej powszechne, a na pewno daje duże oszczędności potem przy ogrzewaniu. Nie? Także to na pewno bez dwóch zdań, pompa ciepła w tych budynkach na pewno będzie musiała być, to po pierwsze. No a po drugie, będziemy starali się robić te budynki jak najbardziej energooszczędne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wiadomo, potem koszty eksploatacyjne są niższe, a po drugie istnieje program, który dofinansowuje budynki użyteczności publicznej, jeżeli one spełniają pewne kryteria właśnie tej energooszczędności. Będziemy chcieli uczestniczyć w tym programie, natomiast żeby móc z nim uczestniczyć, musimy być spółką gminną, ale w 100%. Na chwilę obecną, pan burmistrz na pewno o tym wspominał któregoś razu na sesji. Na chwilę obecną niestety, ale mamy ten nieszczęśliwy udział Aty Beaty Sienkiewicz. To jest 1%, tak? 0,7. Tak. 0,7, nawet nie. Tak, ale niestety jest. Ale jest. Ale niestety jest. I my chcemy odkupić te udziały. Znaczy gmina będzie musiała je odkupić, ale no jakby spółka za to zapłaci. Te udziały są już oszacowane i teraz komornik nawet nam proponował nabyć, znaczy nie nam, tylko gminie, nabycie tych udziałów z wolnej ręki, ale wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami, mówiąc krótko, tych udziałów, które trzeba by zapłacić podatek VAT, no czyli jakby dodatkowe pieniądze zupełnie jakby niepotrzebne. Poczekamy, aż sąd ogłosi, aż ogłosi po prostu przetarg i wtedy gmina jako taka za pieniądze spółki, tak, z umorzonych udziałów. No mam nadzieję, że kupi za cenę tam 2/3, bo w drugim czytamy do 2/3 to zejdzie. A jestem spokojny o to, że nikt inny się nie znajdzie chętny do nabycia tych udziałów, tak? Ja bym miał jeszcze pytanie do Ciebie, Mateusz. Rozumiem, że już są umowy przedstępne podpisane, jeśli chodzi o tych potencjalnych dzierżawców nowej przychodni. I jaka jest średnia cena za 1 m² w skali roku? W skali miesiąca. W skali miesiąca? Ale to jest 10 zł. 10 zł. Za metr. Generalnie... Do tego pytania, czy to koszty utrzymania? Koszty, wszystkie koszty utrzymania będą przerzucone na dzierżawców. Na dzierżawców. Oprócz tej dzierżawy, jeszcze koszty utrzymania. No tak, no bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że spółka na przykład płaci za prąd, za wodę, czy za. Bo tam ogrzewanie może. Tak, no to wszystko, po stronie dzierżawy. Chyba, że spółka, znaczy się coraz bardziej poważnie tutaj zastanawiam, przeniesie sobie siedzibę do nowej przychodni. W jednym tam pomieszczeniu jest takie jeszcze, które ewentualnie mogłoby zostać przeznaczone właśnie na biura. I wtedy nie będziemy płacić, czynszu dzierżawnego za biuro, a po prostu wtedy będziemy uczestniczyli, no tak jak każdy z nich, no w ogrzewaniu, w kosztach wody i tak dalej, i tak dalej. Nie? To jest jakby oczywiste. No tak, no bo te stawki są bardzo preferencyjne. A teraz jeszcze mam pytanie, bo... To ja tylko mogę powiedzieć propos stawek. Ja wiem, że są preferencyjne, tak naprawdę to one dają nam możliwość odtworzeniową. Natomiast weźcie pod uwagę Państwo, że w sąsiedniej gmina wybudowała budynek przychodni zdrowia i oddała go w użyczenie, czyli zupełnie bezpłatnie. I teraz wielu z tych lekarzy mówiło, no popatrzcie, gmina sąsiednia, w sumie załóżmy podobna jak nasza, a oni oddają za darmo, a Wy chcecie, że tak powiem, za to tego. I powiem szczerze, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś mógłby powiedzieć, że ta stawka jest niska, ale w Świnoujściu na przykład te stawki są podobne. Także no ja sądzę, że jest to. Trudno to porównywać. Ja chciałem tylko powiedzieć, jaka jest cena. I teraz mam jeszcze dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy, czy jest przeprowadzona wycena tych pozostałych nieruchomości, jakie zostały nam do sprzedania? To znaczy ja powiem tak, ta wycena była zrobiona oczywiście przed sprzedażą.
tak? Czyli żebyśmy mieli jasność. Kiedy ogłaszaliśmy przetarg na sprzedaż tych wszystkich nieruchomości, w którym opisywaliśmy w warunkach przetargu, że można przyjść, wyłożyć 18, bo one zostały wycenione na 18 milionów złotych, wyłożyć 18 milionów złotych z haczykiem i kupić wszystkie. Ale dawaliśmy możliwość również, w cudzysłowie, rozłożenia tego na raty. To było wszystko bardzo jasno w warunkach przetargu opisane. Nie wskazywaliśmy, którą działkę należy kupić, ale wskazywaliśmy procentowo, że nie powinno to być mniej niż. Tak? Czyli mówiliśmy, w roku 2016 musisz kupić nie mniej, załóżmy, niż tam 20% tych wszystkich działek, które były oferowane do sprzedaży. W roku 2017 załóżmy nie mniej niż 25%. Tak? Czyli wtedy ona została wyceniona i obecnie ta wartość, gdzie został wskazany wartość metra kwadratowego gruntu, jest waloryzowana ten wskaźnik, o którym pytał pan, nie? To nie ma takich wycen na te poszczególne działki, bo teraz rozumiem, że to będzie się odbywać, znaczy z tej całej powierzchni będą te działki pojedynczo sprzedane, już nie wracamy do tej starej koncepcji. Nie, nie, momencie. One zostały sprzedane, została opisana na te wszystkie działki umowa przedwstępna, w której zostały opisane warunki, na jakich zostaną potem przenoszone prawa własności. Czyli jakby to jest umowa przyrzeczona. My przyrzekamy, że przeniesiemy wam tą działkę na takich warunkach, a ty przyrzekasz, że tą działkę kupisz. Tak? Tyle tylko, że jej jeszcze nie kupujesz, nie płacisz nam pieniędzy, ale działka dalej jest nasza. Jeżeli ty nie wiążesz się ze swoich zobowiązań, to jakby ta działka dalej my będziemy mogli nią dysponować. To tak? Teraz i wtedy, z tymi panami. I wtedy załóżmy, jeżeli oni się nie wywiążą, załóżmy do końca roku nie przyniosą kolejnej własności kolejnej działki, tak, nie zapłacą nam za tą działkę, to my mamy prawo rozwiązać z nimi umowę i wtedy jeszcze raz wyceniamy te działki, których jeszcze nie sprzedaliśmy i wystawiamy je normalnie w przetargu na sprzedaż. W taki sposób, tak? Oni, zaraz powiem dlaczego. Oni chcieli kupić wszystkie, ponieważ zakładali, że chcieliby, żeby to było spójne architektonicznie. Mówiąc krótko, nie chcieli sytuacji takiej, że tu powstanie, że tak powiem, w cudzysłowie, załóżmy taka trochę pseudo-stara zabudowa, a tu powstanie jakiś taki zupełnie nowoczesny budynek, tak? Więc mówili, my chcemy to wszystko razem zaprojektować i razem budować, ale nie możemy zapłacić wam 18 milionów od razu, możemy nam zapłacić, załóżmy, z tego część, tak? I tak, i z tego względu, tak? Okej, dzięki. Pani Iwona, proszę. Ja mam pytanie, bo pan mówił o tych jako zyski, korzyści, dodatkowe miejsca postojowe. Proszę wskazać dokładnie ilość tych miejsc postojowych, jaka tam będzie. Wskazuję. Proszę panią, tutaj, pani Gana, tutaj jest ponad 150 miejsc przewidziane. Tylko tu. Przy ratuszu, nie? Tak, przy ratuszu. Dobrze. A wpływy z podatku, jakie przewidziane są kwoty jako korzyści? No to już ciężko jest mi przewidzieć. Należałoby policzyć punkt, który zamierza wybudować potencjalny inwestor. Wiadomo, że jeżeli będzie robił lokale użytkowe, a w moim odczuciu, ja nie jestem oczywiście deweloperem, ale gdybym był, to na pewno wybudowałbym, że tak powiem, lokale użytkowe tu, przy ratuszu, w tej części, w tej i w tej, tak? Tak mi się wydaje. Zasadnym w moim odczuciu by było również przynajmniej po tej stronie ulicy Nowomyślickiej, bo ona jest taką ulicą, robi się coraz bardziej ulicą wjazdową. Więc mówimy wtedy już o zupełnie innych podatkach, bo tu mówimy 23 zł za metr kwadratowy, a w mieszkaniówce mówimy 88 groszy, ile dobrze pamiętam. Bardzo ładnie. Mówi pan prezes 73 groszy, ale chciałbym dostać za mieszkaniówkę, a do 30, ale idziemy z projektem uchwały na przyszłą sesję o obniżeniu stawek. Ale to za chwilę. Jeszcze mam pytanie odnośnie procentów. O jakich procentach pan mówił? Bo tam mówił pan, że schodzi z procentów, tak? A jakimi dokładnie byśmy oferowali danych? O jakich procentach mówimy? Bo przepraszam. To znaczy przy podpisywaniu tych umów przy sprzedaży, tak? Nie schodzimy. Być może źle mnie pani zrozumiała. Oni mają kupić całość. Tak? I mają napisane, że załóżmy w 2015 mają obowiązek kupić, no nie, strzelam, 15% z tej całej całości, czyli z tych 18 milionów złotych, które zdecydowali się zapłacić za całość. W roku kolejnym będą musieli kupić kolejnych 15 bądź też 20 kilka procent z tej całości. Wybierając sobie, którą chcą działkę akurat, tą bądź tą. Ja rozumiem. Tylko proszę mi powiedzieć, bo to jest rozłożone tak, jak pan tu przedstawiał, na raty, tak? Czyli to są zobligowania do spłaty trzech na przykład rat, czy to jest umownie zagwarantowane? Tak, jak to wygląda? To znaczy, zawarliśmy umowę przedwzętną na całość. Na całe? Na całe, na wszystkie te działki.
tak? I teraz musieliśmy w jakiś sposób, oni nie byli w stanie, kiedy przyszli do nas i byli zainteresowani zakupem tego, nie byli w stanie pokazać, czy najpierw kupią, będą zainteresowani to, czy może będą robili klinikę, czy być może będą chcieli wybudować to. Więc tak naprawdę nie mogliśmy warunków, a warunki przetargu muszą być dla wszystkich równe i jasne. Więc nie mogliśmy wskazać, że w roku 2015 musicie kupić teren MW9, a w roku 2017 MW8, tak? No bo oni sami do końca nie byli przekonani, które z tych nieruchomości będą pierwsze zabudowywać. Więc chcąc dać im możliwość takiego pewnego elastycznego manewrowania, opisaliśmy to procentami. Czyli wskazaliśmy, że nie mniej niż, musicie kupić nie mniej niż. Oczywiście, jeżeli oni przyszliby do mnie, przyszliby jutro i powiedzieli: Panie Mateuszu, kupujemy całą resztę, bo mamy na to pieniądze. Idziemy do notariusza, wpłacają kasę i koniec, tak? Ale jeżeli oni do końca roku nie przyniosą własności kolejnej działki, która jest wpisana w tym, to ja mówię: przepraszam bardzo panów, ale musimy się pożegnać. Dziękuję, kupiliście 3, więcej nie kupiliście. Ja w tym momencie biorę, wyceniam te działki, które pozostały jeszcze raz i wystawiam je na przykład. Proszę mi powiedzieć, kondycja finansowa spółki, bo apartament był dany jako dywidenda, jak tutaj, bo tutaj o nic apartament nie wiem. Nie, to spółka dana jako dywidenda. Nie, to nie wiem. Nie, to nie wiem. Nie, to jest rynek, to rynek. No, znaczy jesteśmy mniejszością. A proszę mi powiedzieć o finansach. No generalnie jesteśmy zupełnie zabezpieczeni, jeżeli chodzi o te dwie umowy. Umowy, które, znaczy te główne, tak, które mamy do jeszcze zapłacenia, czyli za budowę przechodni, gdyż przetarg był rozpisany w taki sposób, że płatność jest, zapłaciliśmy tak naprawdę tylko 50% za wykonaną przechodnię, a pozostałe 50% płacimy dopiero po wykonaniu zadania. Nie będę ukrywał, pełne doświadczeń, chciałem wykluczyć firmy słabe. I to się udało, tak? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że być może przez to oferta była ciut droższa, ale dzięki temu mieliśmy firmy, które były po prostu bardzo prężne i tak jak mówię, bardzo cieszę się, bo wygrała Skanska, która daje po prostu gwarancję tego, że ta firma nie przestanie za 2 lata istnieć, więc jeżeli będą jakieś problemy, nazwijmy to gwarancyjne, to po prostu będziemy mieli się do kogo zwrócić, nie? A nie tak jak no niestety wcześniej mieliśmy przykład doświadczenia z firmą Miło ze Szczecina, która po prostu się rozpłynęła. I z tego względu też takie warunki do przetargu postawiliśmy. Podobne warunki postawiliśmy przy budowie tej drogi dojazdowej, z uwagi na to, że tam wartość zamówienia była w granicach 600-700 tysięcy z kosztu inwestorskiego. Stwierdziłem, że jest to na tyle kwota niewielka, że przeciętna firma drogowa bez problemu powinna spełnić, że tak powiem, wymagania wybudowania i uzyskania zapłaty dopiero po zakończeniu zadania. Także od razu mówię, że takie warunki spółka Nowe Centrum stawiała właśnie po to, żeby wykluczyć słabe firmy. Tak? Może jest to gdzieś troszeczkę droższe, ale tak jak mówię, no parę razy było tak, że potem z taką słabą firmą jest problem. Proszę mi powiedzieć, a metraż pomieszczenia takiego średniego, jaki jest mniej więcej? Przychodni? Tak. Kilkanaście metrów. To znaczy 50, 60? Kilkanaście, to znaczy tak do 20. Nie, bo pan mówił o tej cenie 10 zł za metr kwadratowy, jak takiej prestiżowej cenie. Natomiast jak ktoś prywatnie przyjeżdża i nie w ramach NFZ, to on wiadomo, będzie kasował mieszkańców, tak? Także tutaj ten prestiż to tak, że to kończy. Czemu prestiż? 50 zł, średnia cena. Znaczy ja powiem tak, przy negocjacjach i tak wiele z tych osób mówiło, że jest to dużo. Nie? Że jest to dużo i no i musiałam dosyć mocno zachęcać do tego, żeby jednak się zdecydować. Tak jak mówię, weźcie Państwo pod uwagę, że wszystkie pozostałe koszty pokrywają oni. No ale to tak jest wszędzie, no tak jest. Czyli jakby i fundusz remontowy, i sprzątanie, i prąd, i woda, i wszystkie koszty związane z działalnością budynku będą pokrywane przez dzierżawców, tak? I to jest jasno napisane. Czysto za metr i no to może powinniśmy to też powiedzieć, że będziemy w pewnym sensie dopłacać do tych usług przez tą niską stawkę, czy zachęcającą. Nie będziemy dopłacać do utrzymania, ale będziemy dopłacać do tego, co powstało. Bo powstało za ileś tam milionów coś. Ale przecież
stawka ta jest wyliczona na podstawie amortyzacji, czyli od tworzenia. Że wartość budynku jest obliczona na X lat. Czyli jest tak dostosowany, że po 20 czy 40 latach, jak budynek jest wyliczony, będą pieniądze, które wpłyną, pozwolą na wybudowanie nowej przychodni. Stąd jest czynsz dodatkowy poza kosztami. Ale w tym momencie wybudowaliśmy przychodnie, wybudowaliśmy za ileś milionów i grunt, który zostaje sprzedany, to jest naszym majątkiem. O to chodzi. Ale zyskujemy w formie czynszu. No ale nie, no ale czemu grunt zostaje sprzedany, bo ja nie dobrze nie wiem. Nie wiem. Grunt był przedtem miejscem. Ale skąd? No ale to potem... Nie, budowaliśmy z działek... Nie, budowaliśmy z działek sprzedawanych. Tak, z działek, które sprzedawaliśmy. No nie, no komu co sprzedaliśmy? No działkę. Działka w przychodni. Ale ja wiem, czy nie chodzi o odzyskanie dochodu na realizację. Ze sprzedaży. No to jest z czego? Wybudowaliśmy to za oszczędność. Ale to o to chodzi, że sprzedaliśmy jakieś... Ale czynsz jest tam niezwyliczony z amortyzacji. Ale to jest właśnie o to chodzi. To jest ta wartość odtworzeniowa, o której mówiłem. Wartość odtworzeniowa. Jedno, co mi się podoba, że koszty utrzymania, bo bałam się, że będziemy jeszcze dokładać do tego utrzymania tej przychodni. Jeżeli koszty utrzymania tej przychodni spadną na podmioty, czyli gaz, prąd i te inne rzeczy, to już w miarę... Popatrz, utrzymuje się z ich wpłat. A wartością odtworzeniową, czyli amortyzacja budynku, jest czynszem, czyli spółka powinna czynsz odkładać na swoim subkoncie, aby po latach, kiedy budynek się zdekapitalizuje, można wybudować nowy budynek. No, nowy nie, no ale naprawy same będą. A dziwno, to jest remontowy. A jest remontowy dodatkowo. Też jest kowo. Oczywiście. To jest tak, że jak, że tak powiem, właśnie gdzieś tam coś zaciekać, to że spółka z tych pieniędzy, które czyli z tego czynszu nie ma nic. Tego. Nie, to nie, jest... Poczekaj, ten czynsz zostaje na koncie. Tak, to jest w spółce. Na koncie. Tak. Natomiast spółce będzie remontowe to jest to, że jak ktoś wybije okno, tak? No to, że tak trzeba ściany pomalować, czy dach naprawić? Albo naprawić dach. Chociaż dach, dzięki Bogu, mamy 5 lat gwarancji na dach. Bo ale za 10 lat to... Na drogę ile jest gwarancji? Proszę? Na drogę? Na drogę 3. A na budynek? Proszę? Na budynek? Pięć? Pięć jest na dach. Na dach. Na dach z uwagi na to, że pierwotnie była tam projektowana papa, ale jest taka, zresztą, no nie wiem, czy widzieliście państwo. Ale teraz państwo zwiększyła z 6 do 5, nie? Tak. No, to chyba 5. Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo zostały sprzedane tak jakby z tego pakietu 18 milionów 3 działki. Jaka to była, jaka jest kwota, jeśli chodzi o tę umowę, ile wpłynęło w tej chwili? No musiałbym dokładnie wyliczyć, jeżeli to jest 8 tysięcy metrów i 4 i 6, czyli 10-14 tysięcy. 8, 4 i 6 to jest 18 tysięcy. Do 20. Przepraszam. To jest 8, 4 i 6. To jest 10 działek. Że my będziemy do tego dokładnie. Mogę to sprawdzić dokładnie i zadzwonić, czy do Deborah Rady przekazać tak dokładnie, jaka to jest wartość. No rozumiem, bo tak bo zostało sprzedane tyle, nie, no nie, my nie mamy tej kwoty, a na razie inwestycje, które zostały poczynione, to jest przychodnie za 3,4 miliona i 700 tysięcy na drogę, tak? No tak, czyli to mówimy o kwocie netto. A brutto? 500 tysięcy euro. 500 tysięcy netto, ale weźmy pod uwagę, że tam jeszcze potem były prace dodatkowe związane z kanalizacją. Aha, i chciałbym teraz, żeby mieć taką pełną jasną sytuację. Czy w tej chwili te trzy działki, które zostały sprzedane z tego pakietu 18 milionów, one zapewniły całość tych dwóch inwestycji, czyli tej drogi i przychodni, ile zostało na koncie, czy nie zostało? Nie, oczywiście, że zostało. A zostało ile? Zostanie niecałe 2 miliony. No to 2 plus 100 to jest około za te 3 działki dostać. Ale weźmy jeszcze pod uwagę, że musieliśmy oprócz tego jeszcze zaprojektować to. Mhm. Tak? Były pewne prace dodatkowe, które należało przy drodze wykonać, a które pierwotnie nie były, jakby nie były przewidziane w kosztorysie, a które zawsze przy tego typu inwestycji wychodzą.
Nie? Także, ale jeżeli Państwo chcecie znać dokładne kwoty, możemy weźcie pod uwagę, że projektowanie, na przykład zaprojektowaliśmy wszystkie drogi, tak, a nie tylko te drogi. Czyli drogi są zaprojektowane, można powiedzieć, w całości, łącznie z siecią kanalizacyjną. Ale tak, żebyśmy mieli jasną i czytelną sytuację. Na chwilę obecną... Plus oczywiście projekt przychodni. Tak? Na koncie spółki jest około plus minus 2 miliony złotych. No nie, jest więcej, bo musimy zapłacić, zostanie około 1,5-2 miliony złotych po rozliczeniu inwestycji, czyli po zapłaceniu wszystkich należności. Za przychodnie zapłacicie, zostaje 2 miliony. Półtora. Ja bym chciała zapytać właśnie, jeżeli rozmawiamy o tych finansach, proszę mi powiedzieć, bo z tego, co wspomniał Pan tutaj wcześniej, to sprzedaż tych wszystkich działek, właściwie przekazanie tych wszystkich działek aportem do spółki miało spowodować to, żebyśmy to sprzedali i budowali raz już przychodnie i to wszystko, co było tutaj zamierzone. Proszę mi powiedzieć, czy te działki, które zostały, czy spokojnie wystarczą na wybudowanie ratuszu bez naszego wkładu? Ja powiem tak, to wszystko zależy od tego, jak duże będą apetyty na pół, tak zwany. Tak? Jak duże będą apetyty na powierzchnię użytkową. Czyli ratusz zaprojektujemy 19-piętrowy, to nie jest. Tak? Na pół. Tak. Ale ja myślę, że już przekazując tą działkę, na pewno już jakieś plany były, mowa jakaś wizja tego ratusza, że na pewno ma być to większy jak obecny, tak? Bo tu jest za mało tutaj i do tego ma dojść OPS, więc chyba jakaś już wizja odpowiadam. Nie była, już tak? Odpowiadam, kiedy kilka lat temu te działki były wnoszone, finansowanie wybudowania tego ratusza miał zapewnić nam tak naprawdę ten nasz inwestor, który był firmą budowlaną. I on zobowiązał się, że on za tyle jakby jest w stanie wybudować. Nas jako gminy wtedy nie interesowało, czy on to wybuduje za milion, dwa, trzy czy cztery. My mówiliśmy mu, że chcemy mieć ratusz, który będzie miał taką powierzchnię użytkową, załóżmy tyle kondygnacji, będzie wybudowany w średnim standardzie i będzie miał zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. To nas wtedy interesowało, tak? I on powiedział tak, mi się ten interes spina, czyli ja jestem w stanie za tyle działek, co ja dostanę, które będą wprowadzone do spółki i z których ja potem będę robić biznes, to ja wam ten ratusz, ten plac i te drogi, to ja wam to wybuduję, tak? Potem, kiedy się okazało, że no, gdzieś to były niestety, ale tam gruszki na wierzbie obiecywane, no to, no to nie wiadomo do końca, jak on to kalkulował, tak? Jako budowlaniec i jako firma budowlana. Wiadomo, że on to by wybudował taniej, no bo jest firmą budowlaną, no to wiadomo, że dla niego to na pewno jest taniej niż jak my będziemy ogłaszać przetarg na wybudowanie czy drogi, czy konkretnego budynku, nie? Ale tak jak mówię, będziemy mogli mówić o tym dokładnie, ile i za jakie pieniądze, kiedy będziemy mieli projekt, a zaraz po tym kosztorys inwestorski. No dobrze, ale zakładając... I weźmy jeszcze, jeśli mogę jeszcze tylko dokończyć. Weźmy pod uwagę również, że to, o czym gdzieś tam może umknęło. Na pewno będziemy starali się o dofinansowanie na budowę tych budynków przede wszystkim poniżej tego programu, który, tak jak mówię, budynek co prawda jest droższy sam w sobie, bo no, wymogi energooszczędności są większe, ale daje możliwość uzyskania pożyczki bądź też dotacji i pożyczka może być potem umorzona 30 albo nawet więcej ilości procent. Tak? Rozumiem, także... ale czyli w tym momencie wiadomo, że no wszystko zależy od kalkulacji, wszystko zależy od tego, jaki będzie projekt, jaki ratusz będziemy chcieli mieć, ale czy Pan jako prezes tej spółki, czy liczy Pan się z tym, żeby jednak mimo wszystko, właśnie nawet czy zbierać te pieniądze, żeby jak najmniej dopłacać później, żeby gmina dopłaciła, czy dokładała do tego, żeby jednak ten ratusz powstał, tak? Bo jeżeli my na przykład dajemy średnią cenę 10 zł za metr kwadratowy, to wiadomo, że no, są to stawki preferencyjne, ale w tym momencie no, nie myślimy w ogóle o przyszłości, żeby chociażby trochę, nie wiem, czy ta przychodnia nas zarobiła na siebie, albo właśnie na to, żeby dołożyć na ratusz. To znaczy, ja powiem tak, to jest... Rozumiem, że ta przychodnia nie powstała po to, żeby zarabiać, tak? To jest... No ale z drugiej strony jako spółka, jako gospodarstwo domowe, no to też, no, mając jakiś majątek, no szukamy pieniędzy i żeby jak najwięcej z tych działek wyciągnąć, żeby jak najmniej dokładać do jakichś tam inwestycji. Jeśli mówię, to jest tak duża różnica skal, jeżeli chodzi o to, ile potencjalnie może kosztować ratusz, a to, ile jesteśmy w stanie uzyskać z dzierżaw od tych lekarzy, czy to naprawdę...
no, nie będzie stanowiło, nie będzie stanowiło dla spółki, bo tu mówimy o 12 tysiącach, to naprawdę są nieduże. To jeżeli zrezygnujemy z kilku metrów kwadratowych w powierzchni w ratuszu, to będzie na przykład no, kilkunastu, to będzie roczny czynsz na przykład przychodni zdrowia. Także tu w ten sposób nie uratujemy tego, w sensie takim, że to będzie, że im wyższe stawki czynszu będą w przychodni, to tym większa szansa jest, że wybudujemy ratusz. To... Ja. No ale są jeszcze inne jakieś metody zarabiania. Tak, inne metody to jest właśnie uzysk... tak? Nie, inne metody tak naprawdę realne to są właśnie. Realne metody to tak naprawdę to jest właśnie uzyskanie pomocy z zewnątrz, tak? Czy z Unii Europejskiej, czy tego. To są faktycznie rzeczy, które mogą nam tutaj pomóc, czy na przykład uzyskanie dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji deszczowej bądź sanitarnej. To są realne pieniądze, które mogą jakby wspomóc proces inwestycyjny. Natomiast stawka czynszu tutaj to naprawdę... A proszę mi powiedzieć, bo chciałam zapytać tylko, żeby wyprostować w takim razie. Tu, gdzie jest właśnie ten parking pana Buźki. Tak. Tak mówiono na mieście, więc ja to tylko powtarzam, że wiem, że tą działka nie należy do spółki. Natomiast było powiedziane, gdzieś tam ktoś puścił w takim razie, że część tej działki, która została tam utwardzona i tak dalej, że to właśnie jest teren jeszcze spółki. Tak. I że właśnie to dlaczego właśnie spółka tam utwardzała, kładła i tak dalej, że... Nie. A już teraz mówię dlaczego. Otóż projektor, kiedy projektował nam zatokę autobusową, jak to projektanci często nie jeżdżą w teren. I niestety było również w tym wypadku było niestety podobnie. Otóż nie pojechał projektant w teren i założył, że faktycznie zatoka autobusowa pięknie się wpisuje w pas drogowy. Natomiast nie wziął pod uwagę tego, że tak naprawdę zaraz za tym pasem drogowym byłaby zupełna skarpa. W związku z powyższym my mieliśmy do wyboru albo w sezonie letnim na tym parkingu, który jest dzierżawiony od firmy Prestige, robić mur oporowy za pewnie 100 tysięcy złotych albo i lepiej, plus płacić odszkodowanie za to, że de facto nie można by tam prowadzić działalności gospodarczej w tym czasie, albo z części tego terenu, który nie był użytkowany z uwagi na trudne warunki panujące tam, utwardzić kawałek terenu dla tego dzierżawcy, co wydawało nam się mocno tańszym i mniej kontrowersyjnym rozwiązaniem. Tak? Czyli rozumiem, że parking, który był, istniał w całości, że ani kawałka nie było tam ziemi należącej do spółki. Nie, absolutnie. Tam generalnie granica jest, generalnie dokładnie granica jest tam, gdzie kończy się chodnik i jest taka lekka skarpa, jeżeli teraz Państwo się przejdziecie tą nową drogą, tak? Także tam jest granica na tej skarpie, na tej nowej skarpie, tam jest granica pasa ruchu, który no docelowo będzie oczywiście gminny kiedyś. No to dokładnie mówimy tutaj o tym, tak? Ja się chciałam tylko zapytać jeszcze, bo zostało nam tych kilka działek, czy w tym harmonogramie sprzedaży jest, że, bo panie prezesie, boję się tylko jednego, te najlepsze działki już zostały sprzedane. Czy w tym harmonogramie jest zabezpieczenie takie, że oni muszą kupić te działki? Mówiąc krótko, nikim pistoletu do głowy nie przestanie, tak? Nic nie muszę. Nie, bo słuchajcie, bo się rzeczywiście obawiam, że te najgorsze tutaj na przykład ta działka właśnie za tym parkingiem, co ta dalej, bo ta dalej działka za parkingiem, możesz pokazać Mateusz tam? Tak. Tak. To jest bardzo ciężki teren i bardzo wątpliwe, czy ktoś się na to zdecyduje kupić. A cena była jedna wyliczona. A cena była jedna dla wszystkich. Zbiorcza, bo taka... Bo taka się średnio, o to tak. Mi chodzi. Czy to na przykład zostanie kiedyś w ogóle sprzedane? Ta bagienna. Tak, tam stoi cały czas. Wszystkie, ale są lepsze i gorsze. Słuchajcie, ten deweloper chce zarobić. W związku z tym on potrzebuje gruntu. Jeżeli będzie sprzedawał dwa pierwsze czy trzy budynki, to będzie budował kolejny, bo będzie sprzedawał nieruchomości. Przecież on nie robi tego charytatywnie. Jeżeli w tym będzie widział interes, to będzie budował kolejną sprawę. Ale to jest tak hipotetyczne w tej chwili pytanie, uzależnione od kondycji finansowej nowego projektu, ceny wyjściowej. Tak, tak, tylko chodzi mi o to, panie burmistrzu, czy naprawdę czekają ludzie, czekamy na pieniądze na budowę ratusza. O to chodzi. Czy ten ratusz
No mamy z czego wybudowany? Wybudowany z pieniędzy, z działek, które zostaną sprzedane. Czy tak będzie wybudowany z działek, które będą sprzedane. Jak sprzedamy, będziemy budować, tak? To generalnie jak nie będziemy mieli pieniędzy, to nie wybudujemy. No. I nie znalazłem jeszcze kogoś takiego, kto to by to zrobić. A żeby mieć te pieniądze, to ten inwestor musi kupić. Musi kupić. Państwo, no, inaczej tego się nie da zrobić, tak? Na razie budujemy, zobaczymy co będzie dalej. No to też wydziałki mogliśmy sprzedawać, no bo to jest takie... No ale miasto jakby też, myślisz, że miasto by sprzedało tą działkę? Mówiąc krótko, być może to umknęło, ale wielokrotnie ogłaszaliśmy przetargi na nieruchomości pojedyncze, wielokrotnie. Wyjątkowo przygnębiającą sytuacją było to, kiedy ogłaszałem kolejny przetarg i nie miałem nawet jednego telefonu. Tak. I powiem Państwu tak, to nie jest tak, że ogłaszałem to tylko na BIP-ie w Międzyzdrojach. To szło do prasy ogólnopolskiej, płaciliśmy ciężkie pieniądze za reklamę tego. Szło to do internetu i naprawdę w wielu portalach wyskakiwało, nawet przypadkowo wyskakiwało mi moja oferta, która nawet nie wiedziałem, że na tym portalu jest, bo tam podpisałem taką umowę, że oni to dosyłali do wielu portali. Nie miałem nawet jednego telefonu. Przez wiele miesięcy. To jest naprawdę przygnębiające. Rozmawialiśmy na ten temat i byliśmy zadowoleni, że poszły w tym kierunku z tego rozwiązania, jakie zostało. Tak, lepsze jest to rozwiązanie niż no bo teraz troszeczkę się sytuacja zmieniła, ale kiedy było to podpisane te porozumienie, to byliśmy zadowoleni, że w ogóle ktoś się znalazł, bo rzeczywiście tak jak mówisz, to sytuacja nie była zbytnio kolorowa. Ja tylko takie słówko organizacyjne, ponieważ o 15.30 rozpoczęła się Rada Sportu. Jestem przewodniczący Rady Sportu, więc ja udaję się do góry. Dalszą część obrad przekazuję koledze Piłatowi. I w tym momencie sądzę, że już też Mateusz dziękujemy. Jeszcze chciałam tylko zapytać, bo pan mówi, że firma wypracowuje, znaczy, że firma w dobrej kondycji finansowej jest, a dywidenda jakaś do urzędu? Nie, dywidendy, szanowni państwo. Dywidendy ta spółka nie wypracuje. Nigdy. I teraz zaraz powiem dlaczego. Jeżeli ZWiK sprzedaje wodę, to zarabia, tak? Jeżeli MTBS prowadzi obsługę lokatorów i prowadzi zasób gminy, tak? Też nie ma dywidendy, no nie, no ale teoretycznie ma zarabiać. Spółkę Nowe Centrum praktycznie poza dwoma dzierżawami niewielkimi, czy jeszcze parkingami w tym, nie ma dochodów własnych. Tak, teraz będą to dochody z dzierżawy dla lekarzy, ale szanowni państwo, no, to nie jest spółka na zysk. Wybudowanie infrastruktury. Ona ma wybudować infrastrukturę za sprzedane działki. To jest zadanie spółki, a nie dzierżawa, żeby zarabiać. Przez dziesiątki lat w centrum Międzyzdroju były zakrzeszone buszne. No, myśleliśmy od dawna, jak zrobić, jak będzie zmienić to centrum, nowe centrum i to jest ta próba. Wszystko śmieci, wylęgarnia, komarów i innych. Tak, w ogóle. Jest szansa zmienić. I szczurzy. To usłyszeliśmy, kochani, czy jeszcze jakieś pytania? Nie, może ja tylko powiem, ja jestem zadowolona z tego, że zawsze miałam obawy, że będziemy dokładać do przychodni. Jeżeli tutaj padły zapewnienia pana prezesa, że koszty będą leżały po stronie użytkowników, w tym momencie daj Panie Boże, żeby ich było stać na to i do widzenia. I kończmy. A poza tym zarzuty, jakie były kierowane tak pod adresem władz miasta, radnych, że nie dbają o infrastrukturę obiektów służby zdrowia i tak dalej, skończyły się, mamy nowy obiekt, jest drugi obiekt, gdzie jest drugi podmiot i jest wszystko ok. Wydaje mi się, że życzmy sobie tylko w dalszym ciągu takich realizacji, tak ciężkich. Panie prezesie, i bardzo proszę jak najmniej tam chodzić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję.